Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jakiś czas temu zapowiedziałem, że wracam do organizowanych raz na jakiś czas takich sesji pytań i odpowiedzi. No i w odpowiedzi na to nadesłaliście mi mnóstwo pytań, było ich na pewno kilkadziesiąt. Niektóre pytania się zazębiały, także połączyliśmy je przykładowo w całość, żeby wyczerpać temat. Później, kiedy zacząłem robić prezentację, stwierdziłem, że po prostu pogrupuję je w jakiś sposób, żeby zachować pewną spójną całość. I tak powstało kilka działów. Powstał dział metali szlachetnych, dział poświęcony nieruchomościom, akcjom. Były też pytania, które ciężko było przyporządkować do jakiejś specyficznej grupy aktywów, dlatego też zrobiłem specjalny dział inne. Także łącznie wyszło mi na chwilę obecną, kiedy zaczynam to nagrywać, jakieś 130-140 slajdów. Pewnie jak będę przeglądał tę prezentację jeszcze raz przed nagraniem dalszych części, to dołożę jakieś kolejne grafiki, żeby, tak jak powiedziałem, wyczerpać tematy najbardziej jak tylko się da. A w tym momencie już zaczynamy nagranie poświęcone metalom szlachetnym. Pytanie pierwsze. Jak zachowają się złoto i srebro w sytuacji, gdy stopy w USA zostaną podniesione? Powiem tak. Nie jest ważne, czy stopy zostaną podniesione czy obniżone. Zdecydowanie najważniejsze jest, czy jak stopy zachowają się w otoczeniu inflacji. Kolorem niebieskim macie zaznaczone stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich 5 lat, skala lewa. Kolorem czarnym, przerywanym, mamy inflację, CPI, jak wiecie, silnie zaniżaną, skala prawa. Dla mnie najważniejsze jest to, czy stopy w Stanach są wyższe czy niższe od inflacji. I przykładowo, w 2017 roku stopy procentowe wynosiły 1,75%, podczas gdy inflacja, prawa skala, wynosiła no mniej więcej podobnie. Można przyjąć, że mieliśmy stopy procentowe nieznacznie dodatnie. Czyli stopy wynosiły 0,2% wyżej niż inflacja w momencie, w którym to przykładowo zaznaczyłem. W roku 2019, kiedy byliśmy już na końcu podwyżek stóp procentowych, stopy procentowe wynosiły 0,7% więcej niż inflacja CPI. I tym samym można powiedzieć, że oficjalnie mieliśmy dodatnie stopy procentowe. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w kolejnym roku, w ostatnich latach. Tutaj przykładowo stopy już wyniosły minus 3%, tu minus 5,2%, co to oznacza, że inflacja jest o 5,2% wyższa niż stopy procentowe. I teraz Wam pokażę, co się działo ze złotem. Tu, kiedy mieliśmy, powiedzmy, stopy tylko minimalnie negatywne, z ceną złota, no, można powiedzieć, że niespecjalnie coś się działo. Tu mieliśmy wzrosty, później mieliśmy jakieś spadki, ale generalnie przez cały 17, 18 i 19, można powiedzieć, połowę 19, że dolarowa cena złota stała w miejscu. Później natomiast pojawiły się problemy na rynku repo, pojawiły się trochę niepewności i zapowiedzi, że wrócimy do dodruku. Co się stało? Cena gwałtownie wystrzeliła. I z 1200 dolarów przekroczyła 2000, po czym weszliśmy w korektę. Ktoś może stwierdzić, no dobrze, ale w tym momencie mamy najsilniejsze negatywne stopy procentowe od wielu lat, to czemu cena złota nie rosła? Tu się kłania sławne kupuj plotki, sprzedawaj fakty. W tym miejscu mieliśmy COVID-a, kiedy cena złota spadła do 1500 dolarów. I każdy rozsądnie myślący człowiek wiedział, że banki centralne zareagują tak, jak reagowały zawsze wcześniej, z masowanym dodrukiem i obniżką stóp procentowych. I w ciągu kilku miesięcy cena złota wzrosła o 30%. Był to bardzo gwałtowny ruch, zwłaszcza w tym ostatnim momencie. No zobaczcie, przecież tu jest prawie pionowa szpila, po czym przyszło kilkumiesięczne odreagowanie. Jak wyglądała złotówkowa cena? Bardzo podobnie. 17, 18 i połowę 19 roku w zasadzie nic się nie działo. Można powiedzieć, że nawet trochę spadała, po czym mieliśmy później gwałtowny wzrost. I kilka tygodni temu byliśmy na rekordowych cenowo poziomach. Idziemy dalej. Rok temu na blogu pojawił się artykuł wieszczący srebro po 130 dolarów za uncję, natomiast w którymś z wywiadów mówili, że nie przewidujesz wzrostu na srebrze w najbliższym czasie. Jaka jest Twoja aktualna prognoza? Pierwsza rzecz. Artykuł wieszczący srebro po 130 dolarów. To jest dokładnie srebro po 130 dolarów. Można go znaleźć czy to na blogu, czy to na YouTube, bo to było nagranie.
pokazywałem, do jakich poziomów może dojść cena srebra w kontekście jakichś kryzysów i wybicia. Ja w tamtym czasie odnosiłem cenę srebra do indeksu S&P 500 z 2011 roku. Dla przypomnienia, w 2011 roku, mniej więcej w połowie, cena srebra wzrosła do $50 za uncję. Przy czym w tamtym czasie mieliśmy dużo więcej wartego dolara, no bo przecież przez dekadę mieliśmy konkretną inflację. S&P 500 był na niższym poziomie i gdyby dzisiaj S&P 500 miało się utrzymać na niezmienione poziomie, natomiast cena srebra miałaby wzrosnąć do ekwiwalentu S&P 500, no to mielibyśmy srebro po $130. Natomiast drugi element, natomiast w którymś wywiadzie mówili, że nie przewidujesz wzrostu srebra w najbliższym czasie, nie jest to dokładnie nieprawda. Nagrałem kolejny film dla Was, w którym informowałem o zakupach srebra do magazynu bezcłowego. I to było dokładnie w tym momencie. Czemu akurat wtedy? Dlatego, że cena srebra nam zjechała z 28,5 do $22,5. Złotówkę też mieliśmy jednocześnie tańszą. Ja w tamtym czasie zrobiłem zakupy do magazynu bezcłowego stricte pod sprzedaż srebra za 10 milionów. Po prostu widziałem, że jest to dobry moment do zakupów, dlatego dokonałem po prostu większych zakupów. W złotówce w tamtym czasie uncja srebra kosztowała $87. W momencie, kiedy to nagrywam, kosztuje 90 kilka, 97, 98. Także zarówno ja na tym skorzystałem, jak i kilkanaście osób, które dokonało w ostatnim czasie bardzo fajnych zakupów. Za kwotę dużo większą niż ja się pierwotnie obkupiłem. Dalej. Kiedy zaczną rosnąć metale szlachetne, które od dekady nie licząc ile dają zyskać inne aktywa, przynoszą straty w portfelu? Tutaj można powiedzieć tak. W ciągu ostatniej dekady wszystkie niemalże aktywa dawały stratę w odniesieniu do Bitcoina. Także wszystko jest zależne od tego, czym mierzymy zyski czy straty. Natomiast jeżeli mamy odnieść się czy to do dolara, czy do złotówki, no to tak wygląda ostatnia dekada, przykładowo w złotówce. W 2011 roku, pod koniec, kiedy cena złotówkowa złota rzeczywiście dobiła tam do 5,5 tysiąca, mieliśmy skrajnie wysoki sentyment. Wynikało to z tego, że w 2009 roku, na początku 2009, mieliśmy bardzo niską cenę złota w okolicy $850. I później w ciągu niecałych 24 miesięcy cena uległa podwojeniu. Co się dzieje w takim momencie? Ulica się rzuca na zakupy metalu. Więc mieliśmy bardzo gwałtowne wybicie, bardzo drogi krótkoterminowo metal, bardzo pozytywny sentyment i nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien w takim momencie po prostu kupować. Później przyszły 2 lata spadków, kiedy to cena złotówkowa złota zjechała w okolice 3600 i zaczęło się kilka lat wzrostów. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 7600. Natomiast gdybyśmy nie brali tego absolutnie najgorszego momentu, czyli ostatnia dekada, czyli szczyt w 2011, zobaczcie, jakie tu były pionowe wzrosty do poziomu dzisiejszego, no to tak by wyglądała inwestycja w złoto za konkretnie 20 lat. Z poziomu 1200 złotych cena wzrosła do 7700. Gdyby to przełożyć na średnioroczny zwrot, no to w przypadku 20 lat mieliśmy 9,9 średniorocznego wzrostu ceny. Całkiem przyzwoicie. W przypadku tego najgorszego absolutnie okresu, czyli 10 lat, 2,8. Ostatnie 5 lat to jest 8,6% średniorocznego wzrostu, a ostatnie 3 lata 17,3%, czyli całkiem nieźle. Kolejne pytanie jest trochę odjechane, ale stwierdziłem, że je wrzucę tutaj w normalnych warunkach, chyba mi skasował. Czy wierzysz w teorię, że piramidy zostały zbudowane przez kosmitów w celu ekstrakcji złota z ziemi i ratowania ichniejszego przelewarowanego papierowymi kontraktami COMEX-u, gdzie rozjechała się cena fizyka z papierem? Nie wiem, w jakim świecie żyje autor tego pytania, dlatego że część pytania pochodzi z tej książki. Jana Walhelsinga, ręce precz od tej książki. Natomiast druga część
jest kompletnie odjechana. Dlatego sugeruję, żeby ktoś przeczytał tą książkę, ewentualnie w zasadzie autor pytania jeszcze raz i ewentualnie sam wyciągnął wnioski. Nie wiem, czy to było sprawdzenie, czy czytam, czy nie. W każdym razie czytałem i ręce precz od tej książki. Ciekawa książka. Z iloma rzeczami można się nie zgodzić. Ileś daje do myślenia. Kolejna bardzo ciekawa książka. Książka za milion euro. Natomiast jak dla mnie najciekawsza jest, skoro już jesteśmy przy Van Helsingu, ostatnia książka. Tajne Stowarzyszenia Wolnomularzy, część trzecia, która jest, o ile dobrze pamiętam, wywiadem z masonem 33 stopnia. Bardzo ciekawa książka, bardzo, bardzo ją polecam. Jak kupić metale szlachetne, aby uniknąć ryzyka fałszywki i jednocześnie nie przepłacać? Oraz druga część pytania, gdzie przechowywać metale szlachetne? To może zacznijmy od tego, gdzie kupić. Otóż kilka dni temu na blogu pojawił się artykuł odnośnie współpracy, jaką nawiązałem z firmą Metale Lokacyjne. Szczegóły znajdziecie pod artykułem promocyjne ceny złota i srebra wraz z kodem Trader21. O co chodzi? Otóż firma Metal Lokacyjne jest na rynku już około 10 lat i ma bardzo niskie marże. Po prostu nadrabiają bardzo dużym wolumenem sprzedaży idącym już w setki milionów złotych rocznie. I tutaj zrobiłem takie porównanie zarówno złotej monety, jak i srebrnej. I różnica jest naprawdę duża. Metale lokacyjne na moment nagrywania tego mają 2,7% powyżej spot. Tawex 5,5%, Mennica Skarbowa 6,4%, Mennica Polska 10,7%. O ile tutaj jest różnica rzędu 2-3%, nie jest to jeszcze jakoś specjalnie dużo, o tyle na srebrze te różnice są horrendalne. 17% powyżej spotu metale lokacyjne, później mamy Tawex 32%, Mennicę Skarbową i Polską 46% i 65% odpowiednio. Co bardzo ważne, o ile w przypadku Mennicy Skarbowej, którą współpracuję od dawna, macie kod Trader21, przepraszam, na wszystkie produkty dające Wam 0,75% rabatu, o tyle w przypadku metali lokacyjnych współpraca wygląda zupełnie inaczej, dlatego że czasami jest tak, że jedna z mennic sprzedaje towar dużo niżej niż inne. Po prostu mają nadmiar złota, nadmiar srebra, udało się kupić dużo towaru, w związku z czym trochę schodzą z marż. I my chcemy to wykorzystać. Także rabaty będą się zmieniały na bieżąco. Ja generalnie chcę zrobić tak, żebyście cały czas mieli jakieś sensowne rabaty na co najmniej dwie monety złote i dwie monety srebrne. Tu już się nie będę powtarzał, po prostu bardzo szczegółowo to opisałem w artykule, także zerknijcie do tego. Jeszcze jedna rzecz dosyć ważna odnośnie metali lokacyjnych. Przez to, że oni działają na minimalnych marżach, polecam przelewy tradycyjne, dlatego że jeżeli wybierzecie jakiegoś pośrednika, który pobiera 1, 2 czy 3%, to metale przerzucają na Was tą prowizję. Inaczej nie byliby w stanie oferować metali w tak niskich cenach jak tutaj. Drugim sprzedawcą, z którym mamy współpracę, jest właśnie Mennica Skarbowa, o którym wspomniałem. 0,75% rabatu na każdy towar. I tak naprawdę Mennica jest ok, jeżeli ktoś chce dokonać zakupu bezpośrednio w placówce, bo mają jedną z największych sieci w Polsce, więc jeżeli komuś się nie chce, nie wiem, z Katowic czy z Gdańska jechać do Warszawy po to, żeby zrobić zakupy, czy to w metalach lokacyjnych, czy w Taweksie, może bez problemu dokonać zakupów na miejscu bezpośrednio w Mennicy Skarbowej, natomiast to dotyczy złota. Jeżeli chodzi o srebro, no to tutaj ta oferta tak bardzo różni się od pozostałych, że w zasadzie koncentrowałbym się na metalach lokacyjnych. Jest generalnie u mnie na blogu jeszcze coś takiego jak niezbędnik. Większość z Was do tego zagląda, zresztą widzę po ilości odsłon, ale tutaj w ramach przypomnienia, jeżeli klikniecie na to, to pojawią się platformy maklerskie, złoto i srebro i tak dalej, kilka jeszcze innych opcji. Więc generalnie w niezbędniku, w sesji złoto i srebro będziecie mieli pięknie opisane, czy to oferty kupna złota, czy w Mennicy Skarbowej, czy w metalach lokacyjnych, oraz też moją platformę do sprzedaży metali, na której też są bardzo dobre ceny, zwłaszcza na srebro. Tylko że to już jest platforma, na której dochodzi do wymiany pomiędzy osobami fizycznymi. Po prostu zrobiłem platformę, widząc bardzo duży spread na srebrze pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. No i przy 50 paru milionach złotych transakcji, jakie zawarto tam od zeszłego roku, widzę, że ta platforma była potrzebna. Póki co ona jest jeszcze darmowa, bo nie mam czasu po prostu wprowadzić kilku zmian, żeby zacząć powoli ją komercjalizować.
Natomiast odpowiadając na drugą część pytania, gdzie przechowywać metale szlachetne? Pierwsza rzecz, czy złoto, czy srebro? Jeżeli chodzi o złoto, to rozwiązania są bardzo proste, dlatego że w złocie, w małej objętości, w małej wadze możemy przechować i przewieźć bardzo dużą ilość majątku. Ja kiedyś testowo na przykład zabrałem ze sobą 20 złotych monet i tylko cennik mnie zapytał na lotnisku, co to jest, ile to może być warte. Oczywiście powołałem się na wartość monety, która jest wybita. To był chyba kanadyjskie liście klonowe, na które mają 100 dolarów kanadyjskich nominał, więc stwierdziłem 20 monet, każda po 100 dolarów kanadyjskich, więc łącznie 2000 dolarów kanadyjskich. Nie wiem, czy dzisiaj ten numer by przeszedł, bo przypuszczam, że są troszkę bardziej wyedukowani niż kilka lat temu, kiedy robiłem ten test, ale generalnie złoto jest łatwo przechować. No, czy to bank ziemski, czy jakieś sensowne miejsca w domu, tylko takie, o których wy wiecie, czy różnego rodzaju skrytki. W Polsce generalnie od skrytek już się odchodzi, ale na przykład taka instytucja Das Safe w Austrii oferuje Wam skrytki od takich małych, dosłownie, których możecie kilka kopert zmieścić, do skrytek, które są w stanie przechować, no nie wiem, wielkości człowieka moglibyście po prostu dorosłego faceta tam wpakować. To pokazuje, jak duże są te skrytki. Firma nazywa się Das Safe, ma siedzibę w Wiedniu, jest to dawny bank, tam 30 kilka lat temu zawieszono działalność bankową i skoncentrowano się tylko i wyłącznie na prowadzeniu, przechowaniu kosztowności. Ja z Das Safe korzystam od wielu lat, więc to jest jakaś druga opcja. Trzecia opcja, ale to już w przypadku srebra dużo bardziej opłacalne, to jest przechowanie srebra w magazynach bezcłowych, ze względu na to, że srebro przy obecnej dzisiaj relacji cen złota do srebra, ta sama wartość majątku zajmuje powiedzmy 80 razy więcej miejsca, czy też waży 80 razy więcej. Dlatego albo znowu bank ziemski, albo Das Safe, ale tutaj duże skrytki, przez co to też nie musi się nam jakoś spinać. Po prostu koszt przechowania byłby dosyć duży. Albo tutaj rozwiązanie w przypadku dużych klientów, powiedzmy o wartości zakupów przekraczających 500 000, myślę, że zdecydowanie magazyn bezcłowy w Kloten pod Zurichem. I tutaj więcej na ten temat nagrywałem w innym filmie pod tytułem Jak kupić srebro bez VAT. Wiek, kredyt, inwestycje. Czy lepiej spłacić wcześniej kredyt na nieruchomość, czy za wolne środki kupić metale szlachetne? I to jest pierwsze pytanie. I na niego nie ma tak naprawdę jednej dobrej odpowiedzi, dlatego że ja wyznaję taką zasadę, że nie inwestuje się nie swoich pieniędzy, czy pieniędzy pożyczonych. Więc z jednej strony wolałbym spłacić kredyt i ewentualnie z czasem wypracować nadwyżki, które mógłbym inwestować. Z drugiej strony, w takiej sytuacji jak dzisiaj, kiedy kredyt jest oprocentowany kilka procent poniżej rzeczywistej inflacji, aż strach, no, aż szkoda ten kredyt spłacać. Ja sam wręcz w Hiszpanii będę chciał wziąć kredyt pod zastaw domu, możliwie jak największe, dlatego że ja mogę tutaj wziąć kredyt na 30 lat o stałej stopie. Więc pewnie połowa tego kredytu, co najmniej połowa, to mi się w ogóle zdewaluuje. Więc to ma sens. Natomiast problem jest w Polsce taki, że mamy zmienny WIBOR, a w zasadzie większość kredytów jest oparta o zmienny WIBOR. I tak długo, jak ten WIBOR jest niski, to ja wolałbym ten kredyt zostawić. Natomiast chciałbym mieć przygotowane zawsze pieniądze na ewentualne spłacanie wyższych rat. Bo gdyby się okazało, że bank centralny straci kontrolę nad wartością złotówki, co jest mało prawdopodobne, ale niewykluczone, to będzie musiał podnieść nagle stopy. I to nie będą wzrosty o 1, 2 czy 3%, ale raczej o 10, o 15. Możecie zobaczyć, co się działo ze stopami w ostatnim czasie w Turcji, w Rosji, na Ukrainie. No takich przykładów jest naprawdę dużo. I wtedy trzeba być po prostu przygotowanym na tym, że rata, która dzisiaj nam wynosi powiedzmy 1000 zł, będzie wynosić nagle 2600 albo 3000, albo nawet więcej, w zależności od sytuacji. I tu lepiej mieć po prostu jakiś bufor. Natomiast jeżeli mamy nadwyżki, które są naprawdę duże i bez problemu możemy odłożyć część pieniędzy jako bufor, no to resztę wolałbym jednak inwestować w metale szlachetne, które, jak widzieliście, w takim otoczeniu jak teraz, złoto przykładowo powinno nam generować średnioroczny zwrot już nie na poziomie tych 9%, o których mowa tutaj,
ale bliżej 15%, tak jak ostatnie 3 lata, kiedy inflacja przyspiesza, kiedy dodruk jest coraz większy, kiedy bankom ciągle centralnym zależy na tym, żeby to właśnie inflacją zdewaluować zadłużenie. Gdybym miał obstawiać, to średnioroczny zwrot dla złota pomiędzy dzisiaj a za 5 lat wyniesie właśnie w okolicy pewnie tych 17%. Więc przy tak bardzo niskim oprocentowaniu kredytów wolałbym jednak część pieniędzy przynajmniej ulokować w metalach szlachetnych. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli jak zbudować portfel inwestycyjny w zależności od wieku i możliwości, to chciałbym się odnieść do jednej z większych głupot, jakie słyszałem, czyli takie powszechne przekonanie, czy że jeżeli jesteś młody, to ryzykuj na maksa. Jeżeli jesteś starszy, to trzymaj pieniądze w obligacjach. Niestety, ale takie panuje przekonanie. Pierwsza rzecz, jeżeli jesteś młody, to nie masz doświadczenia. Owszem, masz dużą skłonność do ryzyka, ale nie jesteś odporny psychicznie. Więc gdyby ktoś zainwestował w jedno z bardziej zmiennych aktywów, bez doświadczenia, niech to będą powiedzmy kryptowaluty, to jest bardzo prawdopodobne, że sprzeda je w najgorszym możliwym momencie, czyli po 82% stracie, bo na przykład o tyle spadał Bitcoin już trzykrotnie, licząc all time high do właśnie dołka, kiedy był najgorszy sentyment. Więc odpowiedzią tak naprawdę jest zdywersyfikowany portfel, składający się z metali szlachetnych. Im mniejsze doświadczenie, tym więcej kapitału w kierunku złota, mniej bądź wcale spółek wydobywczych. Drugi trzon to powinny być stabilne spółki typu value, wypłacające solidne dywidendy, bo ich zmienność jest dużo mniejsza niż modnych spółek growth. Trzecia trzon to jak dla mnie nieruchomości, ale nie w Polsce, tylko REITy, które wypłacają 6, 7, 9% dywidendy. I czwarte, amerykańskie obligacje skarbowe. To jest aktywo, którego w długim terminie ja w ogóle nie chciałbym mieć, ale jest to jedno z nielicznych aktywów, które bardzo silnie drożeje w momencie, kiedy mamy spadki na rynkach. Czyli jeżeli REITy tanieją, kiedy część akcyjna tanieje, metale szlachetne być może także, to amerykańskie obligacje skarbowe bardzo mocno zyskują. I dzięki temu my mamy pieniądze na dokupienie tych tanich aktywów. Jednocześnie obligacje amerykańskie, na przykład ETF TLT, ma bardzo dobry czynnik taki psychologiczny. Jeżeli my mamy je w swoim portfelu, my wiemy, że tak naprawdę pozbędziemy się pieniędzy, które w nich ulokowaliśmy w momencie, kiedy dojdzie do zwały. Więc my podświadomie czekamy na jakąś bestę, która w pewnym momencie nadejdzie, szybciej czy później. I jeżeli do niej dochodzi, to my nie panikujemy, że wartość mojego portfela skurczyła się o tyle i tyle, co ja mam zrobić teraz, biedny? Czy sprzedawać, nim stracę wszystko? Czy może dokupić? I właśnie jeżeli czekaliśmy, mając właśnie TLT w swojej części portfela, to zachowujemy się bardziej racjonalnie, jesteśmy w stanie okiełznać nasze emocje. I to jest bardzo ważne, zwłaszcza u osób, które nie mają dużego doświadczenia inwestycyjnego. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o część poświęconą metalom szlachetnym. Teraz przechodzimy do części nieruchomości. Pytanie pierwsze. Gwałtowna podwyżka stóp procentowych w Polsce spowoduje krach na rynku nieruchomości. Czy nie zakłada, że nawet jeśli doszłoby do tego, to rząd wprowadzi jakiś program pomocowy, żeby nie utracić poparcia wyborców, którzy zakredytowali się pod korek, a po podwyżce stóp nie będą w stanie spłacać rat kredytu? Jeśli tak, to po raz kolejny ryzykanci zostaną wyratowani z pieniędzy tych, którzy unikali nadmiernego ryzyka i kredytu nie brali. No to jest niestety, ostatnie zdanie jest bardzo dobrym podsumowaniem społeczeństwa żyjącego w demokracji parlamentarnej, gdzie po prostu najważniejszym zadaniem polityków jest utrzymanie wysokiego poparcia. No niestety, takie jest po prostu życie, ale generalnie gwałtowna podwyżka stóp procentowych jest możliwa w takim wariancie, w którym po prostu NBP traci kontrolę nad złotówką i ten case zresztą chwilę wcześniej też omawiałem. Problemem jest natomiast tutaj taki, że wyższe raty to jest tylko jeden element układanki, dlatego że kiedy dochodzi do krachu na rynku nieruchomości, to w pierwszej kolejności spada ilość transakcji. Dlatego że ci, którzy mieli kupić mieszkanie, widzą, że jest szansa na spadek ceny i na razie się wstrzymują. Ci, którzy mieszkanie chcą sprzedać, nie są jeszcze skorzy do gwałtownych obniżek. Dopiero po jakimś czasie ci, którzy już naprawdę mają nóż na gardle, są w stanie zejść z ceną 20-25%, byleby tylko uwolnić się od kredytu, byleby tylko znaleźć nabywcę. I w takiej sytuacji, kiedy nowe transakcje są znacznie poniżej
wcześniejszych i banki widzą, że cena nieruchomości spadła, to domagają się dodatkowego zabezpieczenia. I to jest case, który jest bardzo często w ogóle pomijany jako zagrożenie, ale wielu frankowiczów w 2009 roku miało z tym gigantyczny problem, gdy kurs franka skoczył z 2 na ponad 3, w pewnym momencie chyba nie, do 3,4, 3,6 dobił i okazało się, że wartość kredytu znacząco przewyższa wartość nieruchomości i banki zmuszały kredytobiorców albo do nadpłaty części kredytu, albo do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, albo do przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń i wtedy cała rodzina musiała, nie wiem, zostawiać drugą, trzecią nieruchomość, byleby tylko bank nie wypowiedział takiego kredytu. Więc chcę po prostu pokazać, że tych zagrożeń jest więcej. Problem jest natomiast taki, że jeżeli rzeczywiście stopy będą systematycznie, powiedzmy, rosnąć, to bardzo możliwe, że rządzący będą próbowali uzyskać poparcie społeczne, pomagając tak zwanym tym najbiedniejszym. Oni z nie swojej winy popadli problemy, więc trzeba im pomóc. Będzie kolejna pewnie tarcza rządowa i oczywiście za pieniądze tych, którzy jakoś sobie dają radę, więc jest bardzo moim zdaniem prawdopodobne wprowadzenie podatku katastralnego, ale od drugiej bądź trzeciej nieruchomości. Wydaje mi się, że raczej od drugiej, a później ten podatek będzie progresywny, czyli tak jak w Grecji. Jak masz 2 mieszkania, no to już masz podatek katastralny jakiś. Jak masz 3, masz dużo większy. Jak masz 4, masz jeszcze większy. Czyli atakujemy tych, którzy mają zbyt duże nieruchomości, bo im zabierzemy, ale za to pomożemy tym najbiedniejszym. No niestety, taką retorykę się w Polsce stosuje i póki co ciemny lud to kupuje. Czy spodziewasz się wzrostów, czy też spadków materiałów budowlanych? Uważam, że czekają nas jednak spadki cen materiałów i gdybym miał w Polsce budować obecnie dom, to na pewno bym się wstrzymał. Podobną sytuację mieliśmy w 2007-2008 roku, kiedy bardzo dużo w Polsce się budowało i w pewnym momencie ceny materiałów gwałtownie zaczęły rosnąć. A zaczęły rosnąć dlatego, że sukcesywnie był większy popyt i producenci, widząc go, że coraz więcej się buduje, zaczęli podwyższać swoje marże. Chcieli po prostu wyciągnąć z rynku tyle, ile się da. Deweloperzy natomiast, widząc, że rosną ich ceny czy koszty budowy, zaczęli wykupować na zapas i rozpędziła się taka spirala. Deweloperzy, czyli strona popytowa, widzi, że ceny rosną, więc wykupią na zapas. Ci, którzy produkują, widzą, że jest ogromny popyt i każdy to kupi po każdej cenie, podnoszą ceny. I z czymś podobnym mieliśmy ostatnio do czynienia. Także wydaje mi się, że w pewnym momencie dojdzie do odreagowania i te ceny spadną. I tutaj chciałem się też odnieść jeszcze do jednej rzeczy. Wiele osób uważa, że skoro dzisiaj buduje się po bardzo wysokich kosztach, ostatecznie znacząco wzrosły koszty materiałów, koszty robocizny, to ceny nieruchomości nigdy nie spadną. To jest jedna wielka bzdura. Ceny nieruchomości nie zależą od kosztów budowy. W dobrych czasach inwestorzy czy deweloperzy mogą mieć 30, 40 czy 50% marży, jeżeli budują po niskich cenach i jest popyt. W złych czasach muszą ratować się sprzedażą poniżej kosztu budowy. Ja sam pamiętam case z 2009 roku, kiedy pod miastem, z którego pochodzę, powstawał w latach 2007-2008 osiedle i domki się pięknie sprzedawały po 500 tysięcy złotych. 2 lata później cena takiego domu z rynku wtórnego spadła do 350 tysięcy. Nie dlatego, że ceny materiałów magicznym trafem spadły, tylko dlatego, że wiele osób, które kupiło taki dom na kredyt, miało ten kredyt we franku, który nagle stał się zbyt dużym obciążeniem i ludzie próbowali się po prostu od tego franka w panice odciąć. Dalsza część, długie pytanie. Czy chcę kupić mieszkanie na kredyt dla rocznej córki i wynajmować? Może nie starczyć mi gotówki, żeby kupić bez kredytu. Zanim osiągnie 18 lat, mam dużo czasu, mogę zatem poczekać na lepszy moment. Mam następujące możliwości. Czy poczekać 2-3 lata na wysyp tanich nieruchomości po podniesieniu stóp procentowych? Przy tym rozwiązaniu będzie mniejsze ryzyko dalszych wzrostów stóp procentowych. Bądź 2. Kupić mieszkanie z blokadą oprocentowania na 5 lat. Polskie nieruchomości są tanie na tle Europy i w długim terminie ich ceny będą rosły. Dzięki temu już wcześniej odnotuję zyski z wynajmu. W tym rozwiązaniu istnieje większe ryzyko wzrostu stóp procentowych po okresie ochrony. Wiecie, że ja jestem przeciwnikiem kupowania drogich nieruchomości, a dzisiaj drugich aktywów, a dzisiaj nieruchomości są po prostu drogie. Ich ceny były napędzane po prostu bardzo, bardzo tanim kredytem,
ten kredyt w odniesieniu do inflacji jest nadal tani, ale już mieliśmy za sobą pierwsze dwa wzrosty stóp procentowych i moim zdaniem one nadal będą rosły. Drugi case. Ludzie w ogóle nie zdają, drugi w zasadzie czynnik. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że ceny nieruchomości mogą spadać. W Polsce na przykład tanie nieruchomości ostatnim razem w odniesieniu do zarobków mieliśmy w 2003 roku. W latach 2008-2013 ceny nieruchomości spadały, bo po prostu był niski popyt na nie i mieliśmy wyższe stopy procentowe niż dzisiaj. Poza tym, czemu nieruchomości w Polsce mają rosnąć, skoro są tanie na tle Europy? Nie, one nie są tanie na tle Europy. W Hiszpanii na przykład można kupić dom w cenie albo niższej, albo zbliżonej do domu w Polsce. Te dysproporcje, które kiedyś były, one w sporej części zniknęły. Poza tym, czemu w całej Europie mielibyśmy mieć identyczne ceny nieruchomości, skoro w samej Polsce mamy, na przykład w województwie lubuskim, ceny nieruchomości nieporównywalnie niższe niż w województwie mazowieckim. W Stanach Zjednoczonych inne ceny są na Manhattanie, a inne są w Luizjanie, powiedzmy. Jest to całkowicie normalne. Natomiast odnosząc się do tego problemu pierwszego, tutaj autor pytania ma już jakieś pieniądze i chce zabezpieczyć przyszłość swojego dziecka, co jest naprawdę mega godne pochwały, że myśli już w tym wieku o tym, ale ja bym polecił w tym momencie przeczytanie książki Mike'a Maloney'a Jak inwestować w złoto i srebro. To jest książka, która wyszła już ponad dekadę temu i moim zdaniem jest to najlepsza książka o cyklach koniunkturalnych. Mike tam, wbrew tytułowi, mówi bardzo dużo o nieruchomościach, o tym, jak kapitał przepływa pomiędzy nieruchomościami a metalami szlachetnymi. Kiedy warto inwestować w nieruchomości, a kiedy w metale szlachetne. Ja nie będę tu już nic dalej sugerował, poza tym, że naprawdę warto przeczytać tą książkę, bo ona otwiera oczy, zwłaszcza jeżeli chcemy inwestować w tak długiej perspektywie jak 18 lat. Jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem wprowadzenia podatku katastralnego? Ja z reguły jestem za obniżaniem podatku, ale w tym przypadku zaczynam rozumieć drugą stronę. Mieszkania są wykupowane przez fundusze i osoby indywidualne w celach inwestycyjnych. To bardzo napędza popyt i wywinduje ich ceny. W większości przypadków nie byłoby to wielkim problemem, ale mieszkanie uważam, że za dobro podstawowe i oczywistym rozwiązaniem wydaje się być podniesienie stóp procentowych do poziomu inflacji, ale wiadomo, że na to nie ma co liczyć. Tak naprawdę dzisiaj mamy gigantyczny problem, dlatego że wiele osób, które normalnie pracuje, normalnie zarabia, nie jest sobie w stanie pozwolić na zakup mieszkania, które rzeczywiście jest dobrem potrzeby, a nie jest w stanie sobie pozwolić. Tylko dlatego, że przez ostatnie kilka lat Rada Polityki Pieniężnej wykonała najgorszą możliwą robotę, jaką można było zrobić. Ci ludzie powinni siedzieć już dawno ze względu na drozgocące dla gospodarki skutki swoich działań, swoich zaniedbań. Bo stopy procentowe w Polsce powinny być podniesione po raz pierwszy w 2017 roku, więcej w 2019, w 2020 powinny być znacząco podniesione, żeby chociażby zrównać się z inflacją, tymczasem zostały obniżone. Problem jest taki, że RPP to są marionetki albo tłuki, którzy, no, sugerując się chociażby po ich wypowiedziach, natomiast wykonują po prostu rozkazy z BIS-u bądź z PIS-u, dlatego że NBP, jak i Rada Polityki Pieniężnej są wyjątkowo upolitycznieni. A każda władza polityczna chce jak najniższych stóp procentowych tak długo, jak utrzymuje się u władzy. Trump był bardzo dobrym przykładem tutaj. Nim został wybrany na prezydenta, bardzo mocno krytykował Fed za utrzymywanie zbyt długo zbyt niskich stóp procentowych, które doprowadziły do utworzenia się bańki na rynku nieruchomości oraz na rynku akcyjnym. Kiedy został prezydentem, cisnął bardzo na Fed, żeby ten nie podnosił stóp procentowych, bo była z kolei gospodarka, czy nominalny wzrost gospodarczy ważniejszy dla niego. I tak w ten sposób działają wszyscy w zasadzie politycy. Także moim zdaniem w kolejnych latach nie będzie, stopy procentowe nie będą podnoszone do takiego poziomu jaka inflacja. Czyli przez kilka kolejnych lat będziemy mieli negatywne rzeczywiste stopy procentowe, co nie wyklucza faktu, że stopy procentowe będą podnoszone nominalnie. Czyli przykładowo z obecnego poziomu około 2% wzrosną powiedzmy do 5% w sytuacji, w której inflacja dobije do 10%. Jeżeli odpukać, inflacja wzrośnie do 15%, stopy procentowe może wzrosną do 8-9%. Dla rynku nieruchomości oznacza to spadki cen.
Dlatego, że wiele osób, które dzisiaj ma ratę powiedzmy na poziomie 1000 zł, nagle będzie spłacało ratę na poziomie 2000 i nie będzie w stanie tych rat podźwignąć, więc zdecydują się przykładowo na sprzedanie mieszkania po to, żeby przenieść się do mniejszego. No, tak działa po prostu rynek. Teraz, czy jestem zwolennikiem, czy jestem przeciwnikiem podatku katastralnego? Ja generalnie, podobnie jak autor pytania, jestem przeciwnikiem wprowadzenia podatków, dlatego że pieniądze podatników w ogromnej części są marnotrawione. Nikt tak dobrze nie dba o pieniądze, na które ciężko zarabiamy. My wydajemy bardziej efektywnie pieniądze, na które ciężko pracowaliśmy, niż jakiś urzędnik czy polityk. Tak to po prostu działa. Ale gdybym miał wybierać obecną sytuację bez podatku katastralnego oraz niski podatek katastralny, powiedzmy od drugiej nieruchomości, a w zamian za to obniżenie podatku dochodowego bądź składek na ZUS, zdecydowanie byłbym za tym rozwiązaniem. Dlatego, że uważam, że podatek katastralny, progresywny, sprowadziłby ceny nieruchomości do rozsądnych poziomów i sprawiłby, że byłyby one bardziej osiągalne dla przeciętnego obywatela. Jaki jest ten poziom osiągalny? Posłużę się może ekstremalnym przykładem z lat 70. z Zurichu. Mark Faber, człowiek, którego niezwykle cenię, w tamtym czasie podjął swoją pierwszą pracę, no ale był naprawdę kumatym gościem, skończył dobre studia, mówił w czterech językach, więc przyjmijmy, że dostał dobre wynagrodzenie. Na wynajęcie trzypokojowego mieszkania w Zurichu wydawał raptem 7% swojego wynagrodzenia. 7%. A teraz zobaczcie, jak wygląda taka relacja. Czy to w obecnym Zurichu dzisiaj, gdzie mamy bardzo wysokie ceny zarówno nieruchomości, jak i czynszy, czy chociażby w Polsce. Jest to właśnie efekt chorej polityki banków centralnych. Swoją drogą tutaj warto zacytować Scotta Mirelda, że banki centralne przejęły rolę, która nigdy nie była dla nich przeznaczona. Teraz to one napędzają rynki. I taka jest prawda. Banki centralne dzisiaj mają niestety, ale zgubny wpływ na gospodarkę i im tak naprawdę należy, im one tak naprawdę zawdzięczają to, co się dzieje na rynku nieruchomości. Czyli te bardzo, bardzo wysokie ceny. Rejty. Jak obecnie oceniasz otoczenie dla inwestycji w rejty? Czy ogólnie są teraz jakieś wyróżniające się, na przykład w kontekście Evergrande, etc.? Dla przypomnienia, Evergrande jest jednym z największych chińskich deweloperów, który właśnie przechodzi miękką restrukturyzację czy upadłość, ale wiele osób spodziewało się prawdziwego pogromu na rynku azjatyckich rejtów czy spółek deweloperskich, do którego nie doszło. Wracając do rejtów. Tutaj mam dla Was taki, powiedzmy, przegląd. Możemy zacząć od końca. ETF na Singapur, VNQI czy DRW, są to globalne rejty, czy ETF na rejty z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy dwa rejty z Hongkongu oraz Japonią. One, w tych dwóch krajach tickery są cyfrowe, dlatego też zaznaczyłem, którego rynku one dotyczą. Mamy obiekty przemysłowe, mamy biurowce, mamy infrastrukturalne, mamy galerie handlowe, bądź cały przegląd, jak na przykład tutaj CLR, czyli ETF-u na Singapur, na rejty singapurskie. No i poziomy dywidendy. Tutaj też zaznaczam, że te poziomy dywidendy są relatywnie niskie z tego względu, że w ostatnim czasie, jak spadły czynsze, jak był COVID, wiele rejtów i tym samym ETF-ów na rejty zredukowało wypłacanie dywidendy, aby mieć jakąś poduszkę bezpieczeństwa przy okazji kolejnego lockdownu. Dlaczego zmieniłeś zdanie na temat nieruchomości i otworzyłeś długą pozycję na spółki deweloperskie? Przez lata powtarzałeś, że nieruchomości zachowują się kiepsko w otoczeniu rosnącej i wysokiej inflacji. I pełna tutaj zgoda. Część mojego kapitału wrzuciłem nie tyle w sektor deweloperski, co w jedną konkretną spółkę, mianowicie Dom Development. Jest to jeden z większych deweloperów na rynku z kapitalizacją 3 miliardów złotych.
Ma bardzo dobre wskaźniki, cena do zysku 7,1. Wypłaca niecałe 9% dywidendy i to przy założeniu, że na dywidendę idzie 62% zysku, 38% zostaje w firmie na przyszłe inwestycje. Ma bardzo wysoką marżę, sięgającą obecnie 24%, więc nawet w przypadku, gdyby firma ta wpadła w jakieś problemy, wynikające po prostu ze ogólnego spadku ceny nieruchomości na rynku, to ma z czego schodzić i bardzo ważne, to jest jeden z nielicznych dywidendowych arystokratów. To jest spółka, która od kilkunastu lat wypłaca rosnącą dywidendę, dobrze sobie radzi i tego typu spółki zazwyczaj są odporne na silne spadki i w długim okresie dają bardzo dobry zwrot. To jest firma w stylu kup i zapomnij, chyba żeby doszło na przykład do jakichś bardzo dużych wzrostów stóp procentowych, wtedy będę musiał się dopiero zastanowić, ale udział tej spółki, czy ogólnie sektora deweloperskiego, wynosi 0,7% u mnie. Więc to nie jest tak, że ja nagle zmieniłem zdanie i wszedłem jakoś szeroko w sektor deweloperski. Absolutnie nie zrobiłem tego. Po prostu zauważyłem ciekawą okazję, jaką jest w moim mniemaniu bardzo dobra spółka, dobrze zarządzana. Póki co po uwzględnieniu dywidendy jestem 3% na minusie. Natomiast w momencie, kiedy to nagrywam, jesteśmy po bardzo kiepskim okresie ogólnie dla polskiej giełdy. Także czas pokaże, czy mam rację, czy nie. Patrzę, że już nagrywam łącznie 30 kilka minut, także możemy sobie zrobić przerwę i w kolejnym nagraniu odpowiem na pytania związane z surowcami. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę.